Jeszcze do niedawna takie widoki coraz rzadziej można było spotkać w mieście. Teraz w Rybniku jest ich jednak coraz więcej, jak tu przy ulicy Kotucza. Mieszkańcy na temat łąk pod ich domami mają jednak różne opinie. Jest w wielu miejscach w Rybniku jest bardzo ładnie zadbana akurat, więc to raczej wygląda dla mnie jak niedogadane, nieustalone, niż to, że to tak ma wyglądać. Mamy dużo ładnych terenów, przynajmniej chyba, że wizytówką jest tylko główna ulica i to zawsze gdzieś tam kościuszki zadbana i tak dalej, no ale tutaj też dużo przejeżdża, przechodzi, spaceruje teraz osób, więc to też mogło być ładniej. To jest tragedia. Dla mnie to jest tragedia, ponieważ ja tu jestem mieszkańcem w pobliżu i powiem, że projektanci czy decydenci, którzy to zrobili, niech sobie to zrobią koło siebie, koło domu. Wygląda to naprawdę brzydko. Natomiast widziałby mi się tu ładny skwer z trawką, o którą się dba. Super, bardzo mi się podoba. Dlatego? Jak kwitną, to jest urok. Rybnik wpisuje się w trend, który wprowadzany jest w wielu polskich miastach. Ma być bardziej ekologicznie. Wybiera się tereny miejskie, na których powstają łąki, a te mają być domem dla owadów, małych gadów czy ssaków, pomagać pszczołom w funkcjonowaniu czy chronić przed smogiem. Wiadomo, że taki mały trawniczek nam, czy tam kawałek łąki nie oczyści ze smogu całego miasta. Natomiast po nitce do kłębka i każda kropla, każde drzewo posadzone, każda łąka jednak troszeczkę nam tutaj do tego efektu czystszego powietrza dokłada. Wiadomo, o co chodzi, ale chodzi też o pieniądze. Jakby samo założenie takiej łąki jest troszeczkę droższe niż zwykłego trawnika, dlatego że no, nasiona kwiatów są znacznie droższe niż nasiona trawnikowe. Natomiast jeśli chodzi o obsługę, no jest to tutaj już niesamowita różnica, dlatego że to tak dwa razy do roku się kosi, a na trawnik jednak trzeba parę razy więcej. Zarząd Zieleni Miejskiej planuje kontynuowanie tego pomysłu. Wyznaczać będzie kolejne miejsca, gdzie powstaną łąki.